Siemanko, jak się macie? Witam Was ponownie na kanale Po prostu Geek w ten wyjątkowy poranek, a mianowicie wigilijny poranek, moi drodzy. I w ten poranek mam dla Was coś specjalnego, a mianowicie nowy zestaw z serii Star Wars. Oto i on, moi kochani, oto i on. Jest, tak, moi kochani, zestaw o numerze 75272, mianowicie Sith TIE Fighter. Mistrzostwo świata, zaraz go zbudujemy, zobaczymy jak wygląda. A teraz intro. Yo. Tak jak przed chwilą wspomniałem, mamy tutaj taki oto zestawik. Taki oto zestawik, jak widzicie, TIE Fightera z najnowszej części epizodu 9. Oglądaliście? Ja oglądałem, byłem na premierze. W dzień premiery. Ale nie będę zdradzał szczegółów fabuły, jeśli chodzi o tego TIE Fightera, czy był, czy nie było i co się z nim działo. Wszystko to dla zainteresowanych, jeśli będą chcieli, oglądnijcie, zobaczycie. Jeśli chodzi o samą budowlę, no tu prezentuje się całkiem nieźle. No muszę powiedzieć, że prezentuje się całkiem nieźle. Mamy tylko trzy figurki. Mamy Fina, mamy rycerza Ren i mamy pilota First Order. Pierwszego, no, pilota TIE Fightera. No ale zobaczmy jak wygląda to z tyłu. Tak wygląda to z tyłu, mamy taką właśnie podstaweczkę pod ten zestawik, bo jak widzicie ma trójkątne skrzydła i raczej nie miałby jak stać. Dlatego załatwili mu taką podstawkę. No i co, jak myślicie? Nie wygląda to tak najgorzej, ale nie jest chyba jakiś taki duży też. To wszystko się za chwileczkę okaże. Czy warto, czy nie warto? Oto jest pytanie. Dobra. Dawać mi tutaj zbudowany zestaw. Teraz, tu, yo, bang! Tak, moi kochani, o, a na tym moim sweterku to tak go średnio widać, co? O, tak będziecie go widzieć lepiej, tutaj też go będziecie widzieć. Oczywiście wiadomo, że wiadomo na pewno lepsze zdjęcie. Dobra, jak on się prezentuje po zbudowaniu? No nie wygląda najgorzej, muszę przyznać. Te trójkątne skrzydła z tymi czerwonymi wstawkami, czarne z czerwonymi wstawkami, wykończone szarością, całkiem ładnie się prezentują. Muszę przyznać, że całkiem przyjemnie budowało się ten zestaw. Składa się on z większych części, także bardzo fajnie, a nie takiej drobnicy. Ale o tym jeszcze porozmawiamy w innych odcinkach. Dziś skupmy się na tym zestawie. Bardzo stabilny zestaw. Jeśli o ten zestaw chodzi, naprawdę bardzo stabilny. Nie słychać żadnych szumów, trzasków. Nic się nie rusza. Jest bardzo, bardzo stabilnie. Nawet wagowo, nawet. Nie jest... Nie należy do najlżejszych zestawów. No i co do wyglądu, moi kochani. Tak, jak wam się podobają te skrzydła? No, nie są najgorsze. Nie są najgorsze. Sam zestaw w sobie prezentuje się też nie najgorzej. Zacznijmy od frontu. Co my tu mamy? Jak widzicie, jest umieszczony na stojaczku. Następnie ten stojaczek może nam posłużyć nawet za display, na którym będziemy mogli sobie zamontować figurki z tego zestawu, bo jest ich 3. Wszystko już pasi jak ulot. Dobra, co dalej? Kokpit. Jak wiadomo, czerwona szybka nam się otwiera. Aha, no oczywiście, żeby nie było, nie mamy ani jednej naklejki w tym zestawie. Nie mamy ani jednej naklejki w tym zestawie, niesamowite. Ale nie ma też dużo klocków z nadrukiem. To jest jeden z nich. Otwieramy szybkę. Wiadomo, mamy dostęp do pilota, ale możemy otworzyć też górę. O tak. Widzicie to? Na pewno widzicie. Możecie otworzyć górę. I możecie zobaczyć pilota w środku. W środku, w kokpicie mamy miejsce oczywiście tylko na jedną minifigurkę i wszystkie przyrządy też nadrukowane na dwóch skośnych klockach. Tutaj u góry mamy jeszcze jeden klocek, bardzo łatwo odczepić w ogóle od tej podstawki, nadrukowany u góry, tak jakby włas. No i bardzo, bardzo, bardzo bidnie, nie? Ogólnie tyle. Tyle jeśli chodzi o nadrukowane klocki, 4, nic więcej, nie mamy żadnych oznaczeń typu do kogo należy ten TIE. Dobra, skrzydła tak samo, wykonane bardzo dobrze, w skrzydłach tutaj po bokach mamy umieszczone strzałki, możemy nimi strzelać po przyciśnięciu przycisku na skrzydełku, gdy wciśniemy tutaj z boku taki przycisk, bang, wystrzeli nam strzałka.
No i co, z tyłu wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy też jeszcze jedną ruchomą część, która ogólnie nic nam nie wnosi do całego zestawu. Myślę, że nie ma co przedłużać. Najważniejsze widzieliście. Możemy przejść do figurek. I oto figurki. Trzy. Całe trzy w tym zestawie figurki. Zaraz sobie to podsumujemy, ale przejdźmy do tych figurek. Dobra, może zacznijmy od figurki pilota, bo bardzo mi się podoba jego hełm, moi kochani, bo ma do hełmu przyczepioną rurkę taką do oddychania. Myślę, że tak. Tak mi się wydaje. Oczywiście ma jedną buźkę. Bardzo ładne nadruki. No, najlepszy z tego wszystkiego jest ten hełm, według mnie, bo pilot jak pilot, z tym, że właśnie ma ten odprowadzacz, tą rurkę tutaj tlenu. Jak sami możecie zauważyć, z tyłu też nadruki tylko na torsiku, z przodu na torsiku i na nóżkach. Plus mamy pistolecik. Do tego mamy Fina z nową fryzurą. Jak możecie zauważyć, jest w kamizelce. Na kamizelce widzimy już wszystkie odznaczenia rebelianckie. Do tego ma torebkę, sakwę, jak wolicie. Niebieskie spodnie też z nadrukiem, z miejscem, z kaburą, z miejscem na blaster. Z tyłu mamy tylko zarys tak jakby kamizelki. W dodatku mamy dwie twarze, jedna jest uśmiechnięta, a druga jest przerażona. Także tyle o Finie. I teraz zostaje nam rycerz Ren, który ma bardzo fajną czapkę, bardzo fajne nakrycie głowy, cokolwiek to jest. Myślę, że to jest kaptur, kawałek kaptura, nie ma dolnej części, jak sami możecie zauważyć. Co do buźki, ma bardzo interesującą buzieczkę, w ogóle wygląda jakby miał łańcuch tutaj z przodu, jakby miał raperski łańcuch z wielkim bling blingiem, a poza tym ma jakąś szatę, która jest przedrukowana aż z torsu na nóżki. Ogólnie wygląda bardzo fajnie, tylko że wszystko w kolorach szarości jest tak, powiedzmy, mało widoczne. To wszystko się z sobą zlewa, jedyna jest ta srebrna część na pasku czy coś tam, bo nawet buźka się bardzo zlewa. Bardziej chyba widoczne już są plecki, które się odróżniają trochę od nóżek i dzięki temu jest różnica. Ma tylko jedną twarz, jedną buźkę, ale całkiem przyjemna, fajnie mieć kilku rycerzy. Ren już mam ich trzech. A było ich tam chyba z pięciu, chyba, albo sześciu. Dajcie znać ilu. W każdym razie, co do zestawu. Na półkę wygląda całkiem ładnie, bardzo fajnie się buduje, ale. Co jest kilka ale. Cena. Uważam, że cena katalogowa chyba 329 albo 339, jakoś tak. Jak będzie za 200, to warto go kupić, bo nie wydaje mi się, żeby to było jakieś specjalne za tyle pieniędzy, za 300, czy nie. Nie polecam za tyle pieniędzy, poczekajcie, aż będzie taniej. Jest to naprawdę ładna rzecz, tak, ale taka pierdółka, mógłbym powiedzieć. No fakt, że z nowej części trzeba płacić za logo Star Wars na pudełku, ale już to jest taka pierdółka. Już te małe zestawy uważam, że są fajniejsze niż te duże, bo dostaliśmy kolejnego TIE Fightera i dostaliśmy kolejnego X-Winga, którego uważam, jak, no jak znajdę, to kupię prawdopodobnie i zrobimy recenzję, tak mi się wydaje, bo jeszcze nie mam ani jednego, a ten jest w fajnych kolorach, ale uważam, że i tak to jest odgrzewany kotlet. Czyż nie? Nie ma tutaj takiej jakiejś specjalnej rzeczy, dla której można by było ten zestaw kupić, chyba że dla rycerza Ren. Jeśli ktoś tak naprawdę chce mieć wszystkich, to chyba to jest, no ale tak, to poczekać może na jakąś promocję albo coś, no fajnie, fajnie, że jest podstawka, fajnie, że to trochę profesjonalnie to, powiedzmy, wygląda, chyba, jak uważacie, nie wiem, ale jakoś tak, w każdym razie, takie jest moje zdanie, fajne, ale nie za te pieniądze. Ale bardzo mi się też podoba, że z tej podstawki się to tak łatwo zdejmuje i że trzyma się, że jest tak wyważone, są skrzydła wyważone, że trzyma się naprawdę na niczym. Jakbyśmy ściągnęli skrzydło, to by się nie, to sama kopułka nie utrzymała na podstawce. Dobra, moi kochani,
tak wygląda recenzja, za niedługo pewnie następne, ale z tej okazji, że jak wspomniałem, dzisiaj mamy Wigilię, to chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Chciałbym Wam życzyć rodzinnych, spokojnych świąt. Chciałem Wam życzyć jak najlepszych prezentów, żeby wszystko to, co się Wam życzyło, żebyście dostali. Chciałbym, żebyście byli weseli, zadowoleni i żeby spełniały się Wasze marzenia. A więc pamiętajcie, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z Wami. Yo.